26 kwietnia wspominamy błogosławionego Emeryka biskupa. Emeryk przyszedł na świat pod koniec XIII wieku na zamku w Quart w Dolinie Aosty. Po ukończeniu studiów teologicznych postanowił żyć z dala od swej zacnej rodziny, prowadząc życie wypełnione kontemplacją i ascezą. Po kilku latach Emeryk wstąpił do kanoników przy katedrze w Aoście. Ceniono go jako bardzo pobożnego kapłana, przyjaciela ubogich i potrzebujących. W 1302 roku Emeryk został wybrany przez kanoników biskupem Aosty. Wszyscy jego biografowie podkreślają jego troskę o ubogich i stawanie w obronie najsłabszych. Regularnie zwoływał też synody, najwięcej wiemy o tym z 1307 roku. W nich zabiegał o świętość życia zarówno duchowieństwa, jak i wiernych świeckich poprzez wprowadzenie regulacji dotyczących postów i świąt religijnych. W 1311 roku święto poczęcia Najświętszej Maryi Panny Emeryk uczcił dniem obowiązkowego udziału we mszy świętej na terenie swojej diecezji. Zmarł 1 września 1313 roku i został pochowany w kaplicy katedry w Aoście. Jego kult potwierdził w 1881 papież Leon XIII. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi jako przewodnika błogosławionego Emeryka biskupa. Przez jego wstawiennictwo obdasz nas ojcowską miłością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.